Przyjechałem tu po jedną rzecz. Jedną rzecz. I tylko jedna rzecz mnie interesuje. Wy macie, wam musi wrócić wiara i wiedza, że to państwo jest wasze i to państwo należy do was. Tu mają być takie zasady, które wam będą odpowiadały, wam, którzy ciężko codziennie pracują, a nie komuś innemu, nie firmom, nie sklepom, nie wielkim oligarchom, nie spółkom skarbu państwa, tylko wam. Rozumiecie to? To jest wasze państwo, wasz kraj. Wasza Polska, a nie czyjaś inna. I ja tylko po to tu przyjechałem, żebyście to zrozumieli. Nic innego mnie kompletnie nie interesuje. Kiedy dziś powiedziałem, że wielcy deweloperzy, którzy przejmują grunty od gmin, miast, przejmujesz grunty od gmin, nie płać mu w gotówce za to. Powiedz, że jeżeli tam zbudujesz 300 czy 400 mieszkań, to 20% mieszkań wraca do miasta. Bo najlepiej to wydębić. Od jakiegoś urzędnika, od prezydenta nieuczciwego czy od kogoś, grunt za pół ceny, dać mu pod stołem łapówę i niech sprzeda za pół ceny ziemię państwową i tam zbuduje mieszkania i się tak wyprawi: To wielki gwar w internecie, bo kołodziejczak uderzył w deweloperów. Tak, bo ja opowiedziałem się za wami, za ludźmi, a nie za wielkim biznesmenem, który dziś leży na jachcie i ma gdzieś wszystko. To byłaby cena ustalona. Daj 20%, albo 15%, jeżeli masz mniej, albo 10, albo 5% tego, co ty zarobisz. A nie gdzieś za pół cenę. Proste, bo to jest wasze państwo, a nie dewelopera, który umówi się z jakimś pseudopolitykiem i mu da trochę kasy. Zróbcie normalne zasady, tak żeby ludzie czuli się tu podmiotowo. Trudna ustawa o podatku, o czymś innym, to polityk ma zrobić ją prostą. Bo to jest wasze państwo dla was. Bo dziś nie możemy zrobić, zobaczcie, jesteśmy w województwie, które kiedyś wręcz ono w Polsce, jak ja byłem dzieckiem, to mi się kojarzyło no, z kilkoma rzeczami. Nie tylko z Kopernikiem, ale dla człowieka, który tu żyje, kojarzył się z tym, że tutaj wielu rolników miało hodowlę świń, z tym, że tutaj była uprawiana cebula, warzywa. Zobaczcie, cebula po trzy złote. Ale już mało kto tą cebulę uprawia. Świnie, rekordowa cena, ale już mało kto upra ma świnie. I o czym się dzisiaj mówi, że zasady, które was wykończyły, czyli jakaś biosekuracja i inne rzeczy, których rolnicy nie spełnili, mają być na przestrzeni kilku lat zniesione. Ma nie być takiego czegoś, hodowca świń wie, co to jest biosekuracja. Wy wiecie. Ma być zniesione. Jak już wy nie będziecie mieli świń, bo zniosą dla wielkich korporacji. Cebula będzie po 10 zł za kilo, jak już wy nie będziecie jej mieli. I to jest największy problem. Tu was biją, bo dziś my nie, przestaliśmy wierzyć, że to państwo jest nasze, twoje, twoje, twoje i twoje. Że jak jest pandemia, to trzeba pomóc gościowi, który ma restaurację. Bo jak jest wojna i jest drogi węgiel, to trzeba pomóc ludziom, żeby go mieli wcześniej. Tylko trzeba pomyśleć, że ten kraj to państwo jest Twoje. I po to jest rząd, po to jest państwo, że ma się zatroszczyć o to, że kryzys może nadejść. I gdyby w tym kraju ktoś tak myślał, to mielibyśmy magazyn z węglem na dwa lata do przodu, to mielibyśmy podzielony rynek, który handluje żywnością i nie byłoby tak, że dziś dwa sklepy, dwa sklepy, Biedronka i Lidl mają 40% udziału w rynku. Bo jak oni powiedzą, że oni dziś nie kupują polskiego schabu, to te wszystkie polskie ubojnie i, przed, i masarnie to mogą sobie to wszystko gdzieś wsadzić. Po to jestem ja i po to jesteście wy, żebyście mi pomogli stworzyć taką zasadę, że tu nie będzie wielkich, którzy będą nam dawali zasady, tylko to my damy zasady wielkim, bo to nam ma się tu normalnie i dobrze żyć, a nie wielkoludom, którzy tu przyszli z kieszeniami, wypchanymi pieniędzmi z zagranicy. Dopóki wy tego nie zrozumiecie razem ze mną, to będą tu zasady tylko dla wielkich deweloperów, których ja też znam i żyją z tego, że w Polsce brakuje 4 miliony mieszkań. To będą, będzie żyła dobrze biedronka z innymi sklepami. Dlaczego? Bo wiedzą, że nie ma w Polsce cebuli, to żeby Polak mógł kupić cebulę, to ma zapłacić w sklepie 6 zł. I on zarobi na niej 3-4 zł. za kilo. I to są zasady dla nich, bo najpierw nas wykończą, a później jest dla nich. I wykończą wszystkie małe księgowe, wykończą wszystkich, wszystkich, wszystkich. A jeszcze stworzą takie poczucie, że my mamy się czuć winni, że my chcemy mieć autobus, który przyjeżdża do nas. Rozumiecie? Ty masz się czuć winny, bo chcesz autobus, bo państwo dołoży do autobusu. No człowieku, puknij się w głowę. To państwo właśnie po to tyle zarabia na paliwie, na orlenie, na innych rzeczach, żeby dołożyło, żeby twoje dziecko mogło bezpiecznie pojechać i wrócić ze szkoły. To jest proste jak budowa cepa. Po co jest państwo? Po to, żeby ludzie, którzy je budują ciężką pracą codzienną, coś z tego mieli i mogli normalnie żyć. Pięć